Siemanko, witam was bardzo serdecznie w ten piękny, niedzielny poranek 9.25 i nagrywam dla was odcinek, żeby zobaczyć, co w trawie piszcie, jeśli chodzi o wczorajszy content, a był on naprawdę potężny SBC o Petra Czyha na ataku, który powiem Wam tak: ja go jeszcze nie zrobiłem, ale na jednym skąd na pewno zrobię. Natomiast miałem okazję wczoraj po 19.00 grać przeciwko niemu Foot Champions. Jaki to jest rzeźnik? Naprawdę, masakrator totalny, niesamowite ma przyspieszenie. Wiadomo, styl ten lengthy u niego, ale działa to kapitalnie. Ogólnie mam wrażenie, że wszystkie te karty, czy to Wania Milinkovicavi, czy to Petr Czech, czy jeszcze na jakiegoś Bramka, no, czy na Nojerek jak trafiłem, no po prostu Zbyt duże koty, jak na y, cenę y, danej karty. Naprawdę, on nie jest jakoś bardzo drogi, bo nie wiem, gdzie tu się schowa, pewnie w ikonach. Tak, jest Petrzech. On kosztuje, słuchajcie, y, około tam 200 tysięcy monet w SBC, więc to naprawdę nie jest dużo. Natomiast lewa noga, ok, 5 razy sztucze, 4 przy nogi, ma 96 wzrostu, daje takie susy, ma takie tempo. W swoim biegu, że tapki z głów polecam każdemu, bo no rozmontowywał mnie. Rozmontowywał mnie naprawdę z łatwością. Ja go koniecznie muszę zrobić tutaj na Road to Glory. Mam 2-0 bilans aktualnie, więc, więc sobie tego Petra Czecha y, zrobię. Wrzucę no, gdzieś na atak chyba za Lomelu Lukaku, bo po prostu za tego Lukaku będzie dużo lepszy. Tempo niby 94, przyspieszenie a ja szybkość biegu 91, ale moim zdaniem. Moim zdaniem w grze jest to jeszcze lepiej widoczne, jak gościu ma po prostu odejście. No, kaso kompletnie moich obrońców, także zdecydowanie karta warta polecenia i karta przeze mnie, która będzie po prostu robiona. Natomiast jeszcze wczoraj dostaliśmy... Podsumowanie roku z zawodnikami z SBC. Tylko gdzie ten pik się tutaj schował? E, piłkarz, podsumowanie. Tak jest. Jeden z czterech piłkarzy dostępnych w wybranych wyzwaniach budowania składu i zadaniach w marcu, kwietniu i maju, czyli okres już tocowy z SBC. Kto tutaj się może kryć? Skład 86 i skład 84. Także sobie od razu robimy te dwa składy. Okej, okay. otworzymy się paczkę 3 i dostajemy tutaj na prawej obronie Zachę. Ulala. No to ciekawy, ciekawy tutaj jeszcze trafik. Randomowa paczka 84, która jest otwierana tutaj, żeby słuchajcie, zrobić to dodatkowe SBC, bo brakowało mi kart. A tutaj jeszcze leci pan Zacha na prawą obronę. Chciałem powiedzieć, że zdecydowanie ofensywny, ale troszkę, troszkę ze strzelania mu odjęli, natomiast zostawili tempo, zostawili dosyć potężną sylwetkę, 5 gwiazdek sztuczek i bardzo dobry dribbling, ciekawa korcioszka, niewymienny, ale ważne, że shapeshifter tutaj był trafiony. No i składzior 84 gotowy, także możemy otwierać tego Plejet Picasso wodnicy z SBC Okej, okay. nie spodziewałem się tutaj jakiegoś wielkiego szału. Ale zobaczmy, co trafimy w tym, w tym playerpiku i dajcie znaka w komentarzu, co Wam się tutaj trafiło, a my dostajemy, no, 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 no no tak, chyba najlepszy wybór z tej całej czwórki, jeszcze sobie, znaczy overallowo zdecydowanie, no a przede wszystkim Rusilon tutaj, Rusilon tutaj raczej nie będzie ciekawym wyborem, tak samo jak Junior, czy tam Junior Firpo opędam WSBC, no też nie, no musi być wybrany Wijnaldum, ale chcę zobaczyć jak na Futbinie jego cena się Kształtowała, on 200 tysięcy ładnie Kształtował, w momencie gdy był W momencie gdy był yy, Do zrobienia No i wygląda naprawdę Naprawdę bardzo yy, Rzetelnie Dobra, bierzemy Wijnalduma, myślę, że to całkiem fajny wybór Myślę, że to całkiem fajny wybór no i co, dajcie znak w komentarzu, kogo wy trafiliście i widzimy się w kolejnym odcinku, już niebałem.